A teraz w programie pierwszym czas na propozycję studia reportażu i dokumentu. To już ósmy dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Coraz więcej uchodźców trafia do Polski, między innymi do Przemyśla oraz do przejścia granicznego w Medyce. To czas wielkiej próby dla nas wszystkich. Zapraszamy na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej i Antoniego Rokickiego. Ten tydzień zmienił wszystko. Warszawy transport dla dwóch osób. Warszawa dwie osoby. Z zakwaterowaniem Szczecin. Pod Szczecinem. Do Szczecina weźmiemy. Pani z dziećmi. Przyjechaliśmy z Gdańska. Przywieźliśmy troszeczkę rzeczy. Tutaj z kolegą, który pracuje u nas w firmie. Jest Ukraińcem. Przyjechał pomagać. Автовокзал, możemy даже домой завести по адресу. Могу даже домой завести, скажи адрес. Я еду до Гданска, до цурки своей. Что зробишь? Мой сын тоже пошел на войну. Мой сын там на войну, а цурка тут. Przyjechała z Kijowa. Очень страшно там. Мамы на очах слез. No tutaj są właśnie dwie panie. Jeszcze miała być pani z dzieckiem. No mamy sześć miejsc, także sześć osób możemy wziąć. Wszyscy do Gdańska. Teraz ja z nimi pogadam. No. Zapiszę, bo wiesz, adresy. Teraz wszystko. Nie ma już miejsca. Sobie no, pojechał z wami, no, nie? No. Ja zostanę tutaj. No to będziesz pomagał dalej. Ale... Nazywam się Bolesław Merwa. Jestem z Ukrainy, ale już mieszkam w Gdańsku. No, ponad 4 roki. Pracuję na stocznie. Nie był w wojsku. Nie trzymał broni w rękach, ale chyba mógł pomóc tutaj. Kobietom, dzieciom, stary ludzie na wózkach. No, po prostu ciężko na to patrzeć. ZHP działa właściwie już od pierwszego dnia, kiedy wybuchła wojna. Jesteśmy dzisiaj tutaj piątką osób ze Śląska, więc w sumie tutaj na granicę przyjeżdżają harcerze właściwie z każdego województwa, żeby pomóc. No, mieliśmy na przykład, bardzo nas zaskoczyła na początku dzisiaj naszej służby sytuacja, jak dawaliśmy małym dziewczynkom, trzy dziewczynki podeszły do nas, tak gdzieś na oko z 6 lat. I dawaliśmy im wtedy takie musy w torebkach i lizaki. Podziękowały nam i nas poprzytulały i to było strasznie miłe. Wśród harcerzy jest taki bardzo znany cytat Roberta Weidenpohlera, że starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zostaliście. Staramy się dzisiaj bardziej niż na co dzień, niż wcześniej nam się zdarzało jakoś gdzieś wypełniać. Ja z Ukrainy. Ви мені можете допомогти сховати речі? Я їду до дочки в Нью-Йорк. А откуда ви приїхали? Із Києва. Як там? Страшно. Люди не можуть мовити. Попросту не можуть мовити. І хтось ще тішить, що утік від війни, хтось плаче, хтось залишив родини, переживаємо всі. Drugi podchodził też do mnie, kobieta podeszła do mnie, pokazywała zdjęcie, czy też nie widziała, bo też nie może znaleźć, bo dużo ludziom telefony się porozładowały, dużo ludzi i nie mogą się odnaleźć. No, duże wsparcie Polaków mamy do Ukrainy teraz. Spodziewał się pan takiej pomocy? Nie, jak naprawdę nie spodziewał się. Jak powiem, nie tych my nazywali braciami, jak u nas mówią. Chyba Polacy i Ukraińcy jest braciami, a wcześniej to było przy komunie, nie? Rosja, Białorusi, to byli niby bracia, nie? A teraz co jest? I najgorsza sytuacja to chyba na granicy, w tych korkach, w tych kolejkach. A ja jestem w szoku, że jest tak dużo osób z Bliskiego Wschodu tutaj. To chyba... Ci, co stojali przy granicy z Białorusią, ich wyprowadzili tutaj teraz. Ale tutaj, na granicy z Ukrainą? Na granicy z Ukrainą. No, pójdziemy teraz na dworzec, zobaczymy, co tam dzieje. Pomagamy? Wiem, ja tutaj od 9, no ja już sama nóg nie czuję, tak powiem, ale na przykład przynajmniej dzieci zjadły ciepłego coś, nie? To jest żurek. Gotowaliśmy koło gospodyń wiejskich w Mychrybce, w szkole.
smaczne. Ja sama z Ukrainy jestem, ale mieszkam w Przemyślu, więc pomagam. Tu takie podziękowanie. Niektórzy przychodzą, płaczą. Ale serce jest na Ukrainie. Jest, bo tam i tato, i... Tato? Tak, tato walczy. No, broni. To można powiedzieć, o tato, dużo kuzyny zostali. Mamy nadzieję, że jakoś to wszystko wywalczymy, to Ukrainę i będzie niepodległa. Pomożesz nam jakąś rodzinę i kobietę z dziećmi? A jest pani, jest pani zapisana? Jestem zapisana. Dobra, dobra, ile pani może wziąć? No mogę wziąć jeszcze jedną, wzięliśmy panią, jeszcze może matkę z dwojgiem dzieci. Okay. Ja tu będę stała. Dobra. To z tobą jest? Moje siostry, moje dzieci. For example, good morning. How is Dobry dzień. Dobre utro. Dobry ranok. Dobry ranok. Tak. Okay. Do widzenia. Goodbye. Do побачення. До свидания. Do побачення. No, no, ukraińsku. Do побачення. Do побачення. If you want to go to Warsaw, there is somebody from your embassy. He will take you to Warsaw by bus. Nigeria, right? Nigeria, yes. I'm so tired. Jestem zmęczona. I'm waiting, my friend. Czekam na przyjaciółkę. She is there. Jeszcze jej nie ma. And where are you from? Morocco. Morocco. I was studying in Ukraine. Studiowałyśmy na Ukrainie. My friend. How long you are here? 5 days. Czekam tutaj od 5 dni. How did you get here? By car? By foot. Pieszo. By foot. Where do you live now in Poland? Here. Tak, śpię here. Tutaj. I'm sleeping there. I want to go in my home because I'm so tired here. Chcę do domu. Przejście graniczne. No. Piesze. Piesze, tak. Trudno było, bardzo trudno. Pieszką 30 km jechali. Bardzo trudno, da, szli. Trudno było. Tak, dużo samochodów z różnych stron. Niemcy, Hiszpania, Francja tutaj byli, dzisiaj Czechy. Dużo przyjeżdżają, odbierają Ukraińców swoich. Codziennie jest inaczej, tak? W czwartek, w piątek widać było, że ci uchodźcy to byli prawdziwi uchodźcy. Matki z dziećmi, całe rodziny nawet. Przychodzili tutaj, no myśmy na przykład wpuszczali ich do sklepu, staraliśmy się pomóc, małe dzieci były, tak? Małe oseski, które potrzebowały mleka, myśmy tutaj wszystko robili, grzaliśmy wodę w czajnikach, dopuszczaliśmy do tego, że te dzieci na sklepie siedziały tutaj między regałami, nawet przy paletach, grzali się, nie? Ja dzieci, w ogóle, wiadomo, dzieci to dzieci, tak? Były takie maleńkie, były większe, bawiły się w chowanego na sklepie między regałami, no to, ale no mówię, mi się serce krajało, bo jak ja widziałam, że to dziecko takie opatulone, trzęsie się z zimna, prawda? No to człowiek jednak ma jakieś uczucia tam ludzkie, nie? I podchodzi do tego tak, a nie inaczej. No i dbaliśmy o to, żeby to wyglądało, jak wyglądało. Najgorsze było zamknięcie tego sklepu, jak trzeba było tych ludzi wyprosić. A tu nocy zimno? W nocy zimno, minus 6 stopni. No wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy tam stoją w tej kolejce 20-kilometrowej przy tym mrozie, pod gołym niebem, tak? Poniedziałek, wtorek, Pakistańczycy, no oni stamtąd przyszli, a nie wiem, czy z Ukrainy, bo jak próbowałam z nimi rozmawiać, to żadnym po ukraińsku nie potrafię słowa powiedzieć, nie? A owszem, może i część studentów było, bo byli, studenci byli, ale widać było. Przyszedł mężczyzna ciemnoskóry z żoną, z dziećmi, bardzo ładnie po polsku mówił. Oczywiście sobie z nim porozmawiałam. On mówi, że 5 lat w Polsce studiował, 5 lat w Polsce pracował, jakaś firma IT, założyła oddział w Kijowie. Z Kijowa przyjechali tutaj. Widać było, kto ma miejsce docelowe, prawda? Przyjeżdżał, robił zakupy, wsiadał, nie wiem, do autobusu, do auta swojego, wyjeżdżał dalej. A ci tacy kotrownicy, to do dnia dzisiejszego niektórych widzę. Moja rodzina, znajomi, którzy mieszkają w Polsce, dzwonili, pytali się, co tam się dzieje, jak to wygląda. Ja mówię, słuchajcie, to co jest w telewizji, to jest jedno. Ale jak się widzi takie rzeczy na żywo,
to naprawdę po człowieku ciarki przechodzą. Nikt tego nie zrozumie, jak nie przyjedzie, nie zobaczy, nie poogląda na własne oczy. Tutaj ludzie przyjeżdżają z Polski i z tą pomocą i mówią, że oni czegoś takiego w życiu się nie spodziewali, że mogą coś takiego zobaczyć. Jechał znajomy, nieznajomy z Bielska Białej, też z pomocą tutaj na granicę. Mówi do mnie, że wiezie 30 litrów zupy. Ja mówię, słuchaj, to ty zgotuj 300, bo te 30 to jest raptem na 5 minut. Marek Iwasieczko, wójt gminy Medyka. Dlaczego mówi pan o Boże? Bo jest ciężko. Ciężko, mam dużo pracy, jakieś takie dodatkowe obowiązki, które doszły w związku z taką sytuacją, która się wytworzyła. Pewnie nikt się tego nie spodziewał. No ale my jako samorząd zajmujemy się wszystkimi problemami tutaj lokalnymi, a także można powiedzieć też międzynarodowymi w tym przypadku. Musimy się w tym umieć znaleźć. W tej sytuacji, w której jesteśmy, musimy się umieć znaleźć. Mało tego, to jeszcze też kieruje nami chęć pomocy tym ludziom, którzy tu przychodzą. W końcu jesteśmy sąsiadami, można przez granicę powiedzieć, ale też oni są w jakiś sposób nam bliscy, bo wiele rodzin jest jakby pomieszanych, poskoligaconych tutaj w tym rejonie. Trudno komuś, który idzie ze strachem, obity, z dzieckiem na ręku, nawet idą tu ze zwierzętami typu kota, psa, prowadzą, niosą, trudno takim ludziom nie pomóc. Tym bardziej, że z niedzieli na poniedziałek, taki najgorszy był dzień chyba dla mnie, to z niedzieli na poniedziałek, bo tu duży mróz, duży, to znaczy minus 7 wtedy, w tym czasie, można powiedzieć, w marcu, to jest to mróz, który tym ludziom doskwierał się bardzo. W tej pomocy uczestniczy wielu ludzi, wiele osób różnych, z bliska, z daleka, można powiedzieć, z całej Polski, a także bym powiedział z Europy, bo i miałem kontakt z ludźmi z Niemiec, z Francji, którzy tutaj mailowo się pytają, co nam potrzeba, jak nam ulżyć, jak nam pomóc. Mamy tu zrobiony taki punkt recepcyjny się nazywa. Jest on zorganizowany w naszej hali sportowej, to jest dokładnie naprzeciwko naszej gminy. Wstęp zbroniony dla wszystkich. Wstęp zbroniony, dlatego że tam jest około 200-220 osób na 245 miejsc i te osoby, które przyszły z daleka, to teraz te osoby po prostu są zziębnięte, są przelęknione. Czy zdarzyło się panu zapłakać w tych ostatnich dniach? Nie płakałem, jeszcze nie płakałem, bo jak zacznę płakać, to co pozostali dookoła, koło mnie będą robić. No ciężkie doświadczenie, tym bardziej, że w życiu człowiek aż tak ciężkiego doświadczenia nie miał. Przecież u nas stąd do linii walki to jest kilkadziesiąt dobrych kilometrów, bo to dzisiaj pocisk leci 3 sekundy na taką odległość i też mówię tutaj do znajomych, nie wiadomo kiedy on spadnie tu czy tam, bo ten będzie uważał, że się pomylił i niechcący ten pocisk spadł, skąd wiem, czy on nie przekierowany jest specjalnie tutaj na tą strefę, nawet naszych uchodźców, bo tutaj jest jedno z przejść granicznych i tutaj też może się różnie zdarzyć. Czekamy na to, że ten rozwój wypadków będzie taki dla nas pozytywny i dla tych ludzi, że będą mogli wrócić do domów, że potem zajmiemy się pomocą w odbudowie tej Ukrainy, bo na pewno cały świat i my też pomożemy. Przed rozpoczęciem nagrania zrobił pan zdjęcie naszych legitymacji prasowych. Dlaczego? Zrobiłem zdjęcie legitymacji prasowych, bo mam bardzo dużo tego typu próśb o wywiad, bardzo dużo dziennikarzy, bardzo się kręcą, można powiedzieć, dziennikarze z całego świata. Dzisiaj miałem Koreańczyków, Francuzów. Nie wiem nawet, a zdjęcia zrobiłem dlatego, nie żebym państwa jakoś państwu nie ufał, bo skąd ja wiem, czy nie jesteście z Ługańska albo gdzieś z tamtej strony, bo jednak ich siłą rzeczy się nie lubi. Przez tą właśnie solidarność z tymi naszymi sąsiadami, to tamtych się mniej lubi, nie? Można powiedzieć wrogów, bo skąd ja wiem, czy oni nie przyjdą do nas. Stąd zrobiłem te zdjęcia, żebym wiedział, z kim rozmawiam. Proszę, podporucznik Piotr Zakilarz Bieszczacki, oddział Straży Granicznej, słucham. Rozmawiałem w tym miejscu właśnie z dziennikarzem z Czech i akurat w tym momencie też tutaj jednocześnie
Zobaczymy, czy uda nam się spokojnie porozmawiać. A o co pytał? O co pytał? Przedstawiciel mediów czeskich, producentów, którzy też przygotowują materiały dla chociażby telewizji Al Jazeera, tak? I tak jak mówiłem, że zainteresowanie tematem, sytuacją na granicy jest ogromne. Media z całego świata są tutaj w regionie i chcą informować swoich mieszkańców, mieszkańców krajów, z których pochodzą, o tym, co się dzieje tutaj tak naprawdę. Korea Południowa, Japonia, Australia. Wczoraj rozmawiałem z dziennikarką z Los Angeles, z telewizji amerykańskiej. Także przekrój bardzo egzotyczny, bym powiedział. Ale trudno się dziwić, bo sytuacja jest bez precedensu. Sytuacja, z którą chociażby Straż Graniczna do tej pory się jeszcze nie mierzyła. Osoby, które uciekają przed wojną, transporty humanitarne, które przekraczają granice, ale takim przykładem jest chociażby dzisiejszy poranek, kiedy to granice przekraczały transportowane, oczywiście odpowiednio zwierzęta ewakuowane z kijowskiego zoo, zwierzęta, które jadą do Poznania, aby tam były odpowiednio zaopiekowane. Proszę, podporucznik Piotr Zakielarz, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Przyznam, że pierwsze 4 dni tego kryzysu spędziłem bezpośrednio na granicy, na przejściu granicznym w Medyce. Osobiście też, na ile mogłem, pomagałem po prostu tym kobietom i dzieciom. Wiele, wiele obrazów, w których widziałem kobietę, która niosła dziecko na ręku i kilkumiesięczne, a za sobą wielki, wielki bagaż, w zasadzie, w którym miała wszystko, co udało się w domu zabrać, tak? Wielka bezradność. Od początku kryzysu, czyli od tego sławetnego czwartku do dzisiaj, czyli minął tydzień w zasadzie, tylko na Podkarpaciu granicę do Polski przekroczyło ponad 287 tysięcy osób. I z tym, że warto powiedzieć, że oni chcą wrócić. Mówią o tym w trakcie kontroli granicznej, że chcą wrócić, bo tam jest ich miejsce na Ukrainie. I opowiadałem historię mężczyzny, który podszedł do kontroli, no wiadomo, przeszedł normalną kontrolę graniczną na kierunku wyjściowym, tradycyjnie otrzymał odbitkę stempla do paszportu, ucałował ten paszport, podziękował funkcjonariuszce za szybką odprawę, życzył jej powodzenia i powiedział coś takiego, że a teraz ja idę walczyć za swoją wolność, za wolność mojego kraju. I to jest taki przykład tylko, bo takich historii jest naprawdę wiele, rozmawiałem z funkcjonariuszami. Mieliśmy przez ten czas kilkanaście prób nielegalnego przekroczenia granicy. Właśnie do tego podchodzimy bardzo poważnie. Każda osoba, która wchodzi do naszego kraju, jest sprawdzana w odpowiednich bazach. Zdarza się, że na przykład nie ma dokumentu, gdzie są dorośli z krajów trzecich, chociażby nie obywatele Ukrainy. Wtedy korzystamy z kontaktów z jednostkami konsularnymi tych krajów, żeby potwierdzić tożsamość. Oczywiście, szanowni państwo, musimy mieć świadomość tego, no, że tutaj niedaleko u sąsiada jest konflikt zbrojny. Ktoś ten konflikt spowodował. Można stwierdzić, że na pewno jest zainteresowany też tym, żeby tutaj u nas, w naszym kraju, był niepokój. To jest rzeczywistość, z którą się musimy zmierzyć. Czyli taką wskazówką może być to, jeżeli otrzymujemy jakiś film od znajomego w mediach społecznościowych, to zanim klikniemy prześlij dalej, trzeba pomyśleć kilka sekund. Tak, trzeba pomyśleć, dopóki nie jesteśmy pewni, że z jakiegoś źródła to pochodzi. Nawet zdjęcie, które wygląda bardzo realistycznie, może być po prostu na zwyczajny sposób zmanipulowane. Ja przyznam, że osobiście miałem tutaj do czynienia z takimi fotografiami, które ktoś mi wysyłał. Bądźmy ostrożni, bądźmy czujni, bądźmy krytyczni i zastanówmy się, zanim klikniemy w udostępnij. No, ja myślę, że to jest tak naprawdę taka próba, taki egzamin dla nas wszystkich. Wszystko dobrze na razie, to dobrze. Dzisiaj bigos, gulaszowa, ogórkowa, barsz do popicia. My na przykład, to stoi kolejka, nie wiem, czy to Ukrainiec, czy to Białorus, czy to były wczoraj Uzbekistan, czy ze wschodu. Każdemu jednakowe porcje, jednakowe dokładki, to jest, są ludzie. To nie ma różnicy, kto jest, no, kim. Bo jeszcze tydzień temu każdego był problem, nie wiem, ktoś chciał auto może, ktoś chciał ten, a teraz każdy chce spokój i nie chce wojny i chce żyć. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej i Antoniego Rokickiego. Ten tydzień zmienił wszystko.